Witajcie, myszki z tej strony, Trailer, w kolejnym odcinku z Hardware na modyfikacji Autumn Begonie jako generalny gubernator z Dong Bay. O samym odcinku w sumie tak naprawdę robiliśmy gospodarkę, a w międzyczasie dostawaliśmy różne eventy i tutaj też dostaliśmy, że właśnie, że tak powiem, grożą nam, że ci nam grożą, że my w ogóle co tutaj ma być, więc my po prostu mówimy, że nie. Ponieważ chcieli nam odebrać nasze terytoria, które zdobyliśmy, dlatego że zdobyliśmy je. I teraz w głównej mierze by się przydało jeszcze porobić rozkazy, abyśmy, jak już przyjdzie wojna, coś porobili, bo bez rozkazów to będzie trochę słabo. Na szczęście, w porównaniu do mojego ostatniego playthrough, więcej dywizji. Zacząłem produkować. Oczywiście tutaj też mamy trochę, na razie nie produkujemy, dlatego że musimy najpierw się trochę zająć tym. I chętnie bym jeszcze trochę poćwiczył te swoje dywizje, bo większość z nich nie jest wyćwiczona, ale wydaje mi się, że niedługo będzie wojna i może nie będzie to dobry pomysł, ale włączę to. Tak, wiem, to może nie być dobry pomysł i właśnie wojna wybuchła. Dobra. Więc tak, że tak powiem, poszli do nas do wojny, a my dosłownie jesteśmy na ich granicach i no i trochę to będzie głupie. Trochę głupio to zrobili. O nie, zapomniałem o tym, że oni się mogą pojawić. Dobra, połowa armii, idź tutaj, zapomniałem, że ci się mogą pojawić. Oni jeszcze mają kolej tam! Moją kolej! Dobra. Więc w głównej mierze możemy ich dosłownie popchnąć. To jak sami widzicie, to oni nie są jakieś mega mocni. Oni mają po prostu, jeżeli mają, mamy tą samą liczbę dywizji, to oni naprawdę są mocni, ale jeżeli my mamy nieco więcej tych dywizji, to słabo. Tutaj możemy spróbować mikro na nich zrobić, ale to nie będzie aż takie miłe. I właśnie ich pokonaliśmy. Wow. To było szybkie. Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. A możemy w sumie zrobić to. Mi się podoba, że możemy zrobić decyzję, która mogliśmy zrobić to bardzo dawno temu. Chyba na razie zostawimy tutaj, bo mamy oczywiście z tym, tylko że mamy z powrotem pieniądze. Nice. Dobra, na razie niech się tutaj zajmują tym. Może w sumie to nas aż tak bardzo nie kosztuje. Dobra, co tam mamy jeszcze do zrobienia? A możemy zintegrować to. Ile teraz mam? 59 milionów. Nie powiem, trochę dużo. Okej. Okay. Anhu Province joins. Okej. Okay. Nie wiem, które. A, ci. A. Dobry wybór. może w takim razie wyślemy całe wojsko tutaj. Tak naprawdę nie wiem, co mamy w sumie robić, bo tak naprawdę jesteśmy w wojnie z tym, a reszta trochę stworzyła. Więc na razie kontynuujemy nasze drzewko gospodarcze. W ogóle zawsze moglibyśmy pójść w drzewko te militarne, które tam też jest mega dużo bonusów, ale w sumie aż tak bardzo mi się nie chciało pójść. Nie. Tutaj też jakiś white piece. Dosłownie chyba zbyt szybko pokonaliśmy tamtych. Okej, okay. To jest lepszy, pamiętam, to jest lepszy event, my też tutaj wejdźmy. No i pokonaliśmy ich, nice. Oni dosłownie są tutaj. Dobra, idźcie tam, musimy się tym zająć. W takim razie będziemy dalej integrować, bo nic innego nie możemy zrobić. Oni zostali pokonani, czy ktoś jeszcze z was jest? Pytanie jest takie, czy będziecie chcieli mnie zaatakować? O, możemy tych zaatakować.
Więc wyślijmy w takim razie tutaj armię. Tą armię wyślemy na ten front, a was, dosłownie jedną dywizję, wyślemy tutaj. Tak, myślę, że poradzą sobie. W takim razie mamy trochę też fabryk, więc sobie powysyłam tutaj. Nasza produkcja jest naprawdę na dobrym poziomie, więc... Więc naprawdę to jest w miarę z porządku. W porządku. Myślę, że tutaj sobie teraz będziemy szli w tą stronę. My też chcemy tych pokonać. Oni są już na tej granicy, więc łatwo się ich pokonamy, bo albo mają mało dywizji, albo w ogóle nie mają. Dobra. Tak, mieli jedną dywizję. Nie ma już ich. Dobra, w takim razie jesteśmy w ciągłej wojnie, dlatego że tamci nie chcą skapitulować. A raczej oni nie dołączą do wojny. Tak, dosłownie skapitulowali już i ten White Piece po prostu wszystko zniszczył. Musimy chyba wszystkich pokonać. No, a na razie wyślemy w takim razie pozostałości tych dywizji. Pytanie jest takie, czy już... O, już to mamy zrobione. Dobra. A, mamy to. Więc tak, w głównej mierze chodzi o to, że możemy to zrobić. I jak pokonaliśmy, możemy pójść to. I to jest chyba taki specjalny anty... Że taki przeciwko bugowi, ponieważ dosłownie za chwilę zaatakujemy wszystkich na świecie. Więc... Możemy zaatakować Shandong, albo możemy to zaatakować, ale myślę, że najpierw Shandong zaatakujemy. Oni są słabi. Ja powiem tak. Zili było to najpotężniejsze państwo, które mogłoby nas zaatakować. Jak ich nie ma, już nikt nie jest potężny. Dobra, tutaj trochę korujemy sobie. Bardzo chętnie. Nasze pieniądze wracają. To mi się też podoba. Może to tak naprawdę nam daje pieniądze, więc... Więc to jest nawet w miarę w porządku. Teraz włączyliśmy Blitzkrieg. Możemy to zrobić i chodzi o to, że albo możemy się zgodzić, że oni zostaną prezydentem, albo ich zaatakować. Tak. Jak sami wiecie, oczywiście, że zostaniemy prezydentem. Wielka pożyczka. Tak naprawdę na razie te pożyczki nie mają zbytnio znaczenia. Szczerze, nie mają znaczenia. To co, nie możemy spłacić tą pożyczkę, którą właśnie wzięliśmy. I to co też jeszcze zrobimy, to tutaj sobie kupimy rzeczy, które możemy za te pieniądze. I oczywiście ta pożyczka jest w miarę okej, tylko jak sami widzicie, okupacja, o maści los, okupacja trochę kosztuje, chociaż to nie jest główny koszt, jeżeli chodzi o to. Dobra, w takim razie wyćwiczcie. Tutaj musimy poczekać. Tak naprawdę w głównej mierze chodzi o to, że to jest w miarę duże państwo. Chociaż w grze to byśmy przeszli to w Trimiga. Okej. Okay. O, masz się los. Jeszcze mamy płacić? Musimy płacić czyjeś inne rachunki. Mi się to nigdy nie podoba. Dobra, przyjęliśmy to. W takim razie kontynuując, możemy zrobić w sumie to. Okej, okay, możemy zrobić. Jesteśmy już na tyle silni, że w sumie możemy się przeciwstawić. Więc w głównej mierze powinniśmy stanąć chyba tutaj, na ich granicy. Jeżeli nam gra pozwoli, bo wiecie, bo czasami nie pozwala na granicy sojusznika stanąć, ale tym razem pozwoliła. I chodzi o to, że możemy pozwolić na to i się zgodzić, albo nie. I... No i zaatakowaliśmy wszystkich. Tak. Powiem tak. Raczej nie byśmy się nie zgodzili. O, oni przez to, że są naszym sojusznikiem, nie zostali zaatakowani. Dobra, bywa. Pytanie jest takie, czy zaatakowaliśmy kogoś, kto tutaj nie jest naszym sojusznikiem? Dobra. Więc tak naprawdę możemy to zdjąć.
postawić to tutaj, tą armię, i pójdziemy dosłownie na razie tutaj. Tak. Może będziemy negocjować. Nowe Chiny, wiecie. Nowy ja. Nowy rok, nowy ja. Pytanie jest takie, czy możemy coś... Na razie spłacam te nasze pożyczki, bo mamy 36 tysięcy pożyczki. Czy powinniśmy kogoś wzmocnić? Powiem tak, tak. Powinniśmy tych. Dlatego, że oni się buntują. Teraz, co jest takiego mega dużego? Infrastructure maintenance? To nas niszczy? Ja powoli buduję te sklepy, więc może to... Farm produce food, but be it meat or crops, and our center for premier aggression can we love them. Serve today, farms estate also helps many rural stay, which are valuable for export. No, możemy to zrobić w sumie farmy. To też prawda, że możemy wybudować farmy i może to coś nam da. Chodzi o to, że dosłownie koszty państwa są większe niż nasze przychody. Dobra, wezwijmy ich w takim razie do wojny. Okej, okay, co się stało? Red Dawn? Okej, okay, tutaj wiedzą, że my gramy z nimi w kulki. I tak, i tutaj Sowieci się zjednoczyli. What? Gdzie Lenin? Lenina nam... Lenina zabili. Nie. Dobra. Coś tutaj możemy porobić, bo widziałem. Możemy nadal spłacać i to będzie nasza ostatnia spłata. W głównej mierze też chcemy to spłacać, bo tak naprawdę tutaj nie ma jakiegoś zbytniego znaczenia. Dobra, tutaj już powoli przechodzimy. W głównej mierze chodzi o to, że musimy podbić... to fajnie, bo dzięki temu będziemy mieć więcej terytoriów kontrolowanych. Dobra, dalej kontynuujemy tutaj. To chyba będzie ostatni cel narodowy z drzewka, z gałęzi tej. Tutaj możemy sobie ulepszyć karabiny na półautomatyczne, zazwyczaj automatyczne. Półautomatyczne. Okej. Okay. Wykonani. Dostaliśmy nawet karabiny skałkowe. Jej. A tutaj co się stało? To nie jest ten rozkaz, który chciałem dać. O, już. Tak, rozróżniam rozkazy już w twoju. Okej, niech tutaj już idą. I teraz po prostu musimy się wlać do tego państwa i je pokonać. Tam niby przechodzą, ale w sumie nie ma to zbytnio znaczenia. Tak, na razie nie chcę tego robić, bo dosłownie nie mamy zbytnio na to czasu. Tak naprawdę możemy pójść do drzewka wojskowego, które jest o wiele prostsze, nie ma aż tak dużo decyzji takich prawdziwych, więc to nie ma nawet, nie, nawet problemu, jeżeli chodzi o to. Okej. Okay. Tutaj oczywiście się martwią o wojsko, ale w sumie nie ma znaczenia. O, i nie uda nam się wejść. Chciałem wejść do tamtych. Dobra, pytanie jest, czy nadal jesteśmy... Jest, Szanghaj jest nasz. Dobra, nadal jesteśmy w wojnie. To mi się podoba. Bo jakbyśmy nie byli, to byłoby trochę smutno. Wyślijmy tutaj trochę dywizji. I tutaj też. I atakujcie dalej. No, dosłownie, a i
a i trochę mało dywizji produkuje. Nie wiem, może to przez to, że ustawili tak AI, ale nie wydaje mi się to. Po prostu chyba trochę sami nie przewidzieli tego. Możemy spróbować poprosić Japończyków o to, żeby nam dali. Powiem wam szczerze, tak. To bardzo chętnie bym się ich zapytał o to. Chociaż wiem, że Japończycy zazwyczaj nam nie odpowiadają. A i tutaj jak myśleliście sobie, że tutaj jest jakaś decyzja. Nie, dosłownie te eventy tutaj nie robią żadnej decyzji. Dobra, jak tutaj idzie, że tak powiem, bronią się. To dziwne, kiedy ktoś się broni, bo dosłownie nasza armia jest na tyle potężna, że to żaden wpływ ma na nas. Ale tutaj powoli się przebijamy. Okej. Kolejne dywizje, bardzo chętnie. Zobaczcie, ile już manpowera mamy. Chociaż jeszcze mamy strasznie dużo do korowania. Czy możemy coś skorować? Możemy skorować coś na dole. Dobra, tutaj potrzebujemy, żeby ci jak najbardziej, bo oni są bardzo blisko tego, ale tutaj musimy to szybko zmniejszyć. Ponieważ to może nas zabić dosłownie. Tutaj oczywiście mamy też jakiś event, ale on teraz one aż tak bardzo nie mają znaczenia, że tak powiem, bo one koniec końców nic tam nie możemy zbytnio zrobić tego. Dobra, zobaczymy, czy nam oddadzą ten terytorium. Nie. Japończycy dostali i nie. Nie oddali. No dobra. Możemy tutaj im oddać. Nadal mamy strasznie dużo do oddania pieniędzy. Okej. Dobra, dalej idziemy w to. Tak naprawdę, jak mówię, tutaj nie miało nic znaczenia. Ja idę na lewo, bo to po prostu. To naprawdę to jest takie bardziej, że pójście do Japończyków, a my nie chcemy tego. Dobra, możemy też pójść w to od razu. Tak naprawdę to nam trochę da wpływów japońskich, ale bardzo dużo plusów też, więc to też jest fajne. Tutaj próbują przejść. Ale możemy wysłać jakąś dywizję i powinniśmy sobie poradzić. Ok, support equipment tu. Tutaj możemy to zrobić jakby w tej grze ktokolwiek miał czołgi. Dosłownie nikt tutaj nie ma czołgów, więc trochę dziwne to jest. Tutaj w ogóle mamy też coś, czy to jest tak, Portugis Macao. No, Macao i pomakale. Dobra, kontynuując, możemy sobie dalej kontynuować to, brać te rzeczy. Okej. I dosłownie koniec. Bum. Nikt nie miał floty? Nikt nie miał floty. Tak, nikt z Chin nie ma floty. Powiem szczerze, mam więcej terytoriów niż w mojej podstawowej plewru, więc jest nawet super. Dobra, powiem tak, powinienem coś innego wybrać, ale okej, okay. Już tak padło. Dobra, mamy mnóstwo fabryk, co oznacza, że dosłownie możemy wreszcie produkować dosyć sporą ilość broni. Też mamy strasznie dużą okupację, więc musimy jak najszybciej to robić. Political power nam trochę nie pozwala, nie powiem. A realnie rzecz biorąc, jak kończymy to pójdziemy w to. I chodzi o to, że po prostu zaatakujemy kilka państw, takich bliskich nam państw. Więc powinniśmy się już szykować na wojnę. Też jest taki problem, że po prostu te państwa są trochę podzielone. Że jest w kilku miejscach. Two Lakes Inspector Generalship. Dobra. Gdzie jeszcze państwo? Nie mamy aż tak dużej armii. Shanxi Click. Huan Province. One. A był gdzieś tutaj kiedyś. Bo już nie ma. Okej. Okay. I co tam mamy jeszcze? Jiangsu.
Ziluju, inspektor? Nie. Jiangsu jest tutaj, dobra. Więc tutaj wyślemy tą armię. Chodzi o to, że tak naprawdę teraz będziemy musieli się tym zająć. Też warto zobaczyć, czy nie są w jakichś frakcjach, czy coś, czymś takim. Okej, już powinno. Powinniśmy. Dywizje powinny być na czas tam. Więc nie muszę się aż tak bardzo martwić. A tak, to nie jest jakiś bardzo, bardzo, że tak powiem, słaby. Dobra, jak to idzie? Jesteśmy na plusie, więc możemy tutaj oddawać. Ej, teraz zorientowałem się, że to po prostu z 110, dlatego że tam 10% wzięli tego. Okej, okay, rozpoczęło się. Nasze dywizje dosłownie się wleczą. Powiem tak, trochę słabo, że tak zrobiliśmy, ale bywa. Czasami trzeba ryzykować w życiu. A kontynuujemy. A pytanie jest, dlaczego to jest tak dużo dywizji? Okej. Okay. Czy oni są w wojnie z nami? Wow, naprawdę jest sporo ich w wojnie z nami. Jakieś szansy, klik? Oni nie są w wojnie z nami? What? A, bo to jest... O, masz, teraz jest drugie. Nienawidzę, kiedy jest drugie państwo, które się nazywa tak samo. Okej. Okay. W takim razie zajmijcie się tym. Chyba, że czekajcie, bo tutaj możemy ich zaatakować w sumie od dołu. O, jest Juan Provis, teraz zobaczyłem. Zmienił trochę kolor. Okej, okay, wysyłam tę dywizję. Tak, trochę nam wchodzą, ale dosłownie możemy wysłać te dywizje i one w pewnym czasie tam wygrają. Mamy strasznie dużo terytorium, więc w sumie to jest naszym głównym plusem. Co tam dalej? Okej. Tutaj mi się nie podoba, że te dywizje w ogóle nie atakują. Dobra, tutaj na szczęście idziemy do przodu. No nie jest, ta wojna nie jest aż taka straszna. Tak jakby nam trochę manpowera znikało, ale to zawsze znikało nam trochę. Dobra, tego nie robimy, bo nie. Myślę, że nasz influence trochę zwiększymy. Zaczniemy integrować tutaj trochę terytoriów. A tutaj na południu dobrze nam idzie. What the heck? Co? Tutaj chyba jakieś terytorium przejęliśmy, ale się nie zorientowałem. Dobra, zajmijcie się tym. I co tutaj jeszcze dalej? No, dalej to robimy to samo. No, już o wiele lepiej to wygląda. Nie powiem. Trochę jesteśmy odcięci, ale możemy dosłownie zrobić atak. I koniec odcięcia. Tak, nie byli zbytnio przygotowani na tą wojnę. O, i Juan już padł. Dobra, jak to wygląda tutaj? Oni są tutaj, w tym, ale nie atakują. Dobra. Jeszcze tym się zająć w tym odcinku, bo dosłownie nic więcej już nie będzie. W kolejnych po prostu popatrzymy sobie. Albo nie, bo kolejny może być mega krótki, więc... Dobra, w takim razie w takim zostawiam stanie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!